sił nie zbrakło. No, Arnulf nie żyje. Brat zamordowany. Psia krew, chodźcie, musimy go zdjąć. Mówiłem, żeby nie szedł do lasu. Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Mam żyć i ścieżki, duch, ty mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ci za jeden? Geralt, Wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie, nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc. Za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, Wiedźminie. Może się dogadamy. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Wnętrzności rozdziobały ptaki. A tutaj widzę ślady zębów, dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancrate. Za co inni płacą złotem, my płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Jakiego wygląda? Trzy na kolor wejdzie i dać do mnie służyć. A toporem umiesz machać, a? Niech ci Freja sprzyja. Ślady cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Kości połamane z dużą siłą, nie warto parować ciosów. Ile mam czekać?
Co dalej? Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. To leży samiec, jest bardzo stary. Zaraza. Pewnie naznaczył kogoś w wiosce. Też wczoraj tu byłem. Znowu kasa, tu mięsa byś podał. To dla mnie tak się wystroiłaś. Może dla ciebie, może dla innego, prawda? Przyjdź później, może będę w domu. Mam na ciebie baczenie. Szukasz czegoś? Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intruzach. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą. Muszę użyć wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez ducha lasu. Dla przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to. Pamiętaj. Masz tam plamę na rękawie, Luka. Nie dość. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć. A kiedyś... Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami.
Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli zajęczą wargę, chyba wolałbym spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż nie podobnie tworzy się Wiedźminu? Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie Leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę, wejść do puszczy z nożem i włócznią, stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza, złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia, poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Ciągle zastanawiam się, co zrobić. Jeśli pójdziesz zabić ducha lasu, ściągniesz na nas jego gniew. Zastanowię się jeszcze. Bywaj. Jeszcze wybrał tę dziewczynę. Zaraza. Patrzcie, patrzcie! Wiesz, kiszone śledzie? Bo ja nienawidzę. Przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to... Wiesz już, kto trzyma z potworem? To nie jest świadoma współpraca. Znamy starszyznę nie od dzisiaj. Każdy z nich oddałby własną matkę, żeby przypodobać się bestii. Zresztą nie ma co strzępić języka. Sam powiedziałeś, że najpierw trzeba zabić wspólnika potwora. Jeśli mam zabić Leszego, musicie pozbyć się naznaczonej osoby. Słyszeliście, Wiedźmina? Jeśli chcecie żyć, musimy wyrżnąć starszyznę! Żadnej litości! Nie powiedziałem, że naznaczonym jest ktoś ze starszyzny. To kto? Dziewczyna, z którą rozmawiałeś. Hilda. Zabić wiedźmę. Hildę? Przecież ona jest jedną z nas! Żadnej litości, Sven. Wszyscy słyszeli. Bierzcie ją! Przecież zależy ci na tej dziewczynie. Zrobiłem, co do mnie należało. Teraz twoja kolej. Tutaj zaczyna się terytorium Leszego. Zanim go znajdę, muszę zniszczyć wszystkie totemy.
Przeszła ci ochota? No dalej.
chwilę. Dlaczego oni to zrobili? Spójrzcie tylko! Mówiłem, że Wiedźmin sobie poradzi! Co tu się stało? Ty pozbyłeś się potwora, a my jego wspólników. Nie bój się, nasza umowa obowiązuje. Zapracowałeś na swoją zapłatę. Nic się nie zmieniło. Lepszego już nie ma, ale wsią nadal trzęsie morderca. Twoja robota skończona, Wiedźminie. Ty wywiązałeś się ze swojej części umowy, a ja ze swojej. Myślisz, że cała wieś pójdzie za tobą? Ludzie ochłoną i zrozumieją, że należało ukarać winny. Słyszycie? W mojej wsi nie będzie już rządów strachu. Nie będzie już zabójstw. Idźcie do domów. A ty, Wiedźminie, ruszaj w swoją stronę. Tutaj nie ma już potworów. Daleka, tak a za łupy karczmę postawimy. Żaden lord nie to jest Skellige! Ciekawe, czy taki mocny, na jakiego wglądu. Niech topór twój nigdy nie będzie.